Okej, okay. Jesteśmy z powrotem, tylko w sumie nie na tym ekranie, który bym chciał, więc przełączam się raz jeszcze, już teraz widzimy normalnie. A więc tak, moi drodzy, no i spójrzmy sobie, bo w telewizji zaczynają mówić, że pojawi się mróz. Po czwartym, piątym, szóstym temperatury mogą dosyć mocno spaść, szczególnie w Polsce wschodniej i centralnej, nawet poniżej zera. Dosyć mocno poniżej zera, minus 10, minus 15 nawet stopni Celsjusza. Skąd oni to biorą i czy faktycznie taka sytuacja może mieć miejsce? Sprawdźmy. Ja już ustawiłem sobie model ICON na aplikacji Windy, no i tutaj przede wszystkim temperatury i ciśnienie. Widzimy nad północną Rosją bardzo niskie temperatury, minus 25, minus 26 stopni Celsjusza. Tu od południa jest zasysane ciepłe powietrze, bo mamy niż. Jaki to ma wpływ na pogodę w Polsce? O ile tutaj niezbyt duży, o tyle ta krawędź, tutaj gdzieś przy Sankt Petersburgu, już ma wpływ, bo wystarczy odpowiedni układ baryczny, aby to powietrze zaczynało spływać do Polski, przede wszystkim północno-wschodniej. Jak zobaczycie, ja już omawiałem wcześniej Sylwester i Nowy Rok, to wspominałem, że w Polsce północno-wschodniej są możliwe spadki temperatur do zera, do minus 1 stopnia Celsjusza. Niby niedużo, ale jednak zobaczcie, że tutaj powolutku ten chłód zaczyna nam spływać, ale to nie jest jeszcze silny chłód. Przede wszystkim interesują nas kolejne dni. Zanim zaczniemy obserwować te mapy, przejdźmy tutaj do wyliczeń modeli Forecast XL. Sprawdźmy sobie wszystkie modele numeryczne i zobaczmy, co one tutaj nam mówią. Przede wszystkim musimy spojrzeć od trzeciego w kolejne dni. Widzimy, że część modeli numerycznych, tam te temperatury, to jest akurat Warszawa, przepraszam, Suwałki w tym momencie, te temperatury według niektórych modeli spadłyby do 4-5 stopni w Suwałkach, ale model GEM szoruje aż poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Owszem, to jest mało prawdopodobne, więc od razu to kasujmy. Gdzieś średnia tych modeli jest na granicach 8 bądź 10 stopni Celsjusza i ja bym tego już się tutaj bardziej trzymał. Ta sytuacja by mieć miejsce, ten spadek mógłby nastąpić w nocy z 2 na 3 stycznia, no i potem te temperatury utrzymywałyby się na takim poziomie do 5 bądź 6 stycznia. Część modeli widzi jakiś wzrost temperatur, część jednak nadal te temperatury poniżej zera. Czy to będzie miało miejsce? Tu, tak jak mówię, jest dosyć dużo jeszcze niejasności i dosyć dużo zmiennych, ale widać jak najbardziej taką możliwość. Warszawa to już temperatury wyższe. To już temperatury wyższe niż Suwałki. No i tutaj ten rozstrzał modeli jest nadal duży. Dla niektórych nawet do minus 10, minus 15 stopni Celsjusza, ale tu już mamy wyliczenia bliżej zera. Tam minus 10, tu bliżej zera. O co tu chodzi tak w ogóle? Aby to zobaczyć, musimy zobaczyć sobie mapę temperatur i przechodzimy teraz do mapy temperatur. Zobaczymy, o co tu dokładnie chodzi. Mamy model ICON, no i tutaj wtorek jest ostatnim dniem, który ten model odczytuje. I to, co tutaj widzimy, to właśnie delikatny, nadal jeszcze delikatny wpływ tego chłodniejszego powietrza na północnym wschodzie. Tam temperatury w godzinach wieczornych we wtorek mogłyby spaść do minus 6, minus 8 stopni Celsjusza, ale na południu, na południowym zachodzie, na zachodzie i w centrum temperatury byłyby nadal dodatnie. Tamte temperatury byłyby nadal powyżej zera, a Warszawa jest pomiędzy. Stąd te dziwne wyliczenia modeli numerycznych i takie falowanie koło 1 stopnia Celsjusza. I tu w kolejnych dniach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta Warszawa będzie cały czas gdzieś tak na linii tego spływu chłodnej masy powietrza. Sprawdźmy sobie na modele numeryczne, które bardziej widzą tutaj w taki dalszy termin. No i zacznijmy od modelu ECMWF. Model ECMWF widzi tutaj w środę sytuację następującą. Dwa niże, jeden bardzo mocno wbijający się w głąb Rosji, drugi natomiast nad Polską. I ten niż nad Polską będzie dla nas bardzo istotny. Tak jak wspominałem w swoich ostatnich materiałach, ten niż, ta cyrkulacja
niżu będzie powodować, że będzie spływało do Polski powietrze z północnego wschodu, czyli tam, gdzie te temperatury będą poniżej 10, minus 12, minus 15 stopni Celsjusza. W nocy z 3 na czwartek i w czwartek niż ten przemieściłby się już nad północną Ukrainę, następnie nad Rosję, cały czas zaciągając chłodne powietrze. Ba, co więcej, drugi niż zbliżałby się do Polski, znów ciągnąc, zaciągając po części to powietrze, ale bardziej nad Morze Bałtyckie, od południa pchając powietrze ciepłe. Sytuacja byłaby właśnie dzięki temu taka ciekawa, bo w Polsce południowo-zachodniej mielibyśmy 10-11 stopni Celsjusza, ale w Polsce północno-wschodniej mielibyśmy minus 6, minus 8 stopni Celsjusza. No i piątek oraz sobota to znów spadek temperatur w Polsce północnej przede wszystkim do minus 10, minus 12 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej, południowej te temperatury też by spadały. Tutaj jeszcze bardzo niepewna jest sytuacja odnośnie kolejnych niży, które by się tworzyły nad Europą Centralną, bo jeżeli by się kolejny utworzył delikatnie na wschód od Polski, nad południową Białorusią, on by jeszcze bardziej zaciągnął to chłodne powietrze, więc w całym kraju zrobiłoby się chłodno, co też pokazuje pogoda na niedzielę. Tutaj też widzimy wyż, który być może utworzy się nad Litwą, Łotwą, Estonią. Ten już w ogóle by wpłynął na ochłodzenie, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, minus 11, minus 12, minus 14 stopni Celsjusza. Bardzo daleki termin. Jak widzicie, sytuacja jest tutaj nadal niepewna. Model GFS, zerknijmy sobie na model GFS, on również widzi bardzo zimne powietrze, szczególnie nad Skandynawią. Tam lokalnie w dzień minus 35 stopni Celsjusza, więc temperatury bardzo niskie. No i co my tutaj widzimy? Widzimy powolny, ale jednak spływ chłodnych mas powietrza i on byłby tutaj potęgowany przez niż, który będzie przemieszczał się nad Ukrainę. No i pamiętajcie, że on będzie zaciągał powietrze, bo on się kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, więc on będzie zaciągał z północnego wschodu te chłodne powietrze, ściągając je do Polski północno-wschodniej, północnej. Według modelu GFS temperatury rzędu minus 10 już byłyby w środę 3 stycznia, w nocy minus 13, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, w czwartek mróz prawie w całej Polsce. I być może właśnie jest pod uwagę brany model GFS, stąd też w mediach pojawiają się tak niskie temperatury, bo ten model tutaj nie wyklucza temperatur rzędu minus 15 stopni Celsjusza w dzień na krańcach północno-wschodnich. Piątek, godzina 13, dopiero by się nam trochę ociepliło, ale znów pojawiłby się wyż, który znów by zaciągnął chłodne powietrze i skierował w naszym kierunku, no ale 6 już prawdopodobnie ocieplenie wraz z niżem. Czyli wiecie, jeżeli epizod chłodu, to jest on widoczny tak naprawdę na chwilę. I tutaj musimy jeszcze brać pod uwagę poprawkę, że to się może zmienić. Musimy po prostu jeszcze poczekać. Jutro zrobię taką dokładniejszą analizę na ten temat i już tutaj będziemy na pewno bardziej o tym rozmawiać. Zobaczymy, które scenariusze zaczną się klarować, które nie. To, co tutaj widzieliście, czyli modele CMWF, model GFS, model ICON, tak naprawdę każdy wygląda inaczej i to ma odzwierciedlenie również w tych wykresach, bo one właśnie nam pokazują te różnice w tych modelach numerycznych. Natomiast jeszcze chciałbym Wam pokazać wyliczenia modelu GFS na koniec. W tym wypadku mamy tutaj wyliczenie dla Warszawy. Tak, dla Warszawy. I tutaj byśmy widzieli przede wszystkim ochłodzenie. Byśmy widzieli tutaj przede wszystkim ochłodzenie 4 stycznia, dosyć delikatny, dopiero potem 8-9 mocniejszy spadek temperatur do minus 4, minus 5 stopni Celsjusza. No ale przełączmy się na Suwałki, no i tu już widzimy właśnie ten mocny spływ ze wschodu, z północnego wschodu, w dzień temperatury spadające do minus 10, minus 8, minus 10 stopni Celsjusza. Natomiast
Natomiast lokalnie nawet powyżej minus 10 stopni Celsjusza. Musimy jeszcze 1-2 dni poczekać, bo tu jest podobna sytuacja do tych wichur, które miały być 31 i 1, a które nie wystąpiły. Tutaj sytuacja może być podobna. Musimy jeszcze się wstrzymać. Kiedy jestem pewny, że mogę powiedzieć jakąś prognozę, to mówię. Tutaj widać to ochłodzenie, natomiast skala tego ochłodzenia jeszcze nam się wyjaśni.